Radio Koncita, ale wycie nie. Do końca bieżącego roku. Wycie się skończy, wy to może być. Dni. Słońce wzejdzie dziś o godzinie 4.23, zajdzie o godzinie 20.43. Dzień trwać będzie 16 godzin i 20 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 26 minut i jednocześnie będzie dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 37 minut. Do końca astronomicznej wiosny pozostają 22 dni. W liturgii Kościoła obchodzimy dziś wspomnienie świętej Urszuli Leduchowskiej, zakonnicy, świętego Andrzeja z Chio, świętego Maksymiliana, biskupa, błogosławionego Stefana, błogosławionego Rajmunda oraz błogosławionego Wilhelma. Przyjrzyjmy się sylwetce świętej Urszuli Leduchowskiej. Julia Maria urodziła się w wielodzietnej rodzinie hrabiowskiej 17 kwietnia 1865 roku w Losdorf koło Wiednia. Była rodzoną siostrą błogosławionej Marii Teresy Leduchowskiej, powszechnie nazywanej matką. I Malinowska z Poznania, troszeczkę mamy na słuchy tutaj, wypowiada się pani Malinowska z Poznania. No, Poznań to moje miasto rodzime, kochane, uwielbiam Poznań, to Niemcy blisko, wiecie państwo, ale wszędzie jednak, ponieważ jest to zatruwane powietrze i środowisko, to Poznań Poznaniem, ale my musimy szukać lasu, jakiejś puszczy białowieskiej, jakiegoś chociaż Podlasia. No, także mam tam kilka daczy. Jak jadę na rancho, to się tam tak dobrze czuję. Dlatego tak wspominam, ja od dziecka już jeżdżę, proszę. Od dziecka jeżdżę na wigry. Przecież Boże. Przecież na kolonie, na wycieczki, na wigry. Ja tylko statkami tam pływam. Nawet i Augustów mniej, bo to ja to nie lubię tak kraulować. Ja lubię na wielkich statkach, no to znaczy wielkich statkach, takich co po jeziorach mazurskich. Te jeziora się nie kończą, te jeziora są wspaniałe, te mazurskie jeziora. Serdecznie państwa zapraszam. Także Poznań Poznaniem, ale wiecie państwo, uwielbiam te jeziora mazurskie. No to przecież Bałtyk to jest śmierdzący, proszę państwa. A nie wiem, czy państwo wiecie, że to jeden z 7-8 cudów świata. Całe to w ogóle Podlasie jest. Anglo-Ameryka, Białystok w złocie. Anglo-Ameryka, Białystok o świeżym powietrzu. Anglo-Ameryka, Białystok, język Esperanto tam powstał. Anglo-Ameryka, Białystok, starocerkiewno-słowiański. Anglo-Ameryka, Białystok, kopulastość cerkwie. Anglo-Ameryka, Białystok, baciuszka. Ile tych baciuszek wymęczono, wymordowano. No, radio, tu KFM, Euro Koncita, Barbie, Baby, Langström, Extra. Radio Koncita. Osiedliła się w Pniewach koło Poznania, gdzie z myślą o pracy apostolskiej w nowych warunkach założyła zgromadzenie sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, nazwane Urszulkami Szarymi. Kiedy poprosiła papieża Benedykta XV o zatwierdzenie nowego zgromadzenia, otrzymała je od razu w dniu 7 czerwca 1920 roku. Włodzimierz Leduchowski, narodzony brat Urszuli, ówczesny generał jezuitów, był rzecznikiem dzieła swojej siostry wobec stolicy apostolskiej. Całe życie siostry Urszuli było ofiarną służbą Bogu, ludziom, Kościołowi, ojczyźnie. Wiele podróżowała, wizytowała poszczególne domy, kształtowała w siostrach ducha ewangelicznej, radosnej służby. Naszą polityką jest miłość i dla tej polityki jesteśmy gotowe poświęcić nasze siły, nasz czas i nasze życie. Powtarzała często te słowa. O Jezus, no. Umarła 29 maja 1939 roku. Poszła kopać. Tam też została pochowana w domu generalnym, mieszczącym się przy Wiatel Castello.
Została beatyfikowana przez Świętego Jana Pawła II 20 czerwca 1983 roku w Poznaniu. W 1989 roku jej odniszczenie ciało zostało przewiezione z Rzymu do Pniew i złożone w kaplicy domu macierzystym. 18 maja 2003 roku, w dniu swoich 83 urodzin, Święty Jan Paweł II ogłosił ją w Rzymie świętą. Założone przez Świętą Urszulę Duchowską Zgromadzenie Urszulanek Serca Jezusowego Konającego realizuje swe zadania apostolskie przede wszystkim w dziedzinie wychowania i nauczania dzieci i młodzieży oraz służąc potrzebującym i pokrzywdzonym. Siostry prowadzą kilkadziesiąt dzieł w Polsce, również we Włoszech i w innych krajach. Ze zgromadzeniem zaprzyjaźniony był Święty Jan Paweł II, który jako biskup krakowski spędzał liczne wolne chwile na wygościnnym domu sióstr na Jaszczurówce w Zakopanem. Także będąc w Warszawie, nocował często w domu zgromadzenia. Swoją ostatnią noc przed wlotem do Rzymu na konklawę w październiku 1978 roku. Już jako papież odwiedzał dom urszulanek w Rzymie, w Zakopanem, w Warszawie. Serdecznie pozdrawiamy siostry urszulanki. Niech patronka dnia dzisiejszego oręduje za nami przed obliczem Pana Boga. Radio Koncita. A że w ogóle wiesz, a że to KFM, a że jeszcze euro, a że Koncita. O jest, jakie luksusy. No takich luksusów nie ma, my nie chcemy wycia.